Siemanko, Bartosz z kompanii Szostek z tej strony i dzisiaj Wam pokażę taki bardzo fajny zestaw ćwiczeń, które są bardzo pomocne na naprawianie sobie tej takiej postawy z zaokrąglonymi barkami. Jeżeli masz z tym problem, bo ostatnio dostałem wiadomość od chłopaka na Instagramie, gdzie pytał się mnie, czy właśnie da się to zrobić w domu, czy potrzebne są do tego sprzęty na siłowni. Nie są potrzebne, fajnie jest jak się je później włączy, ale da się to zrobić w domu. No i dzisiaj Wam pokażę ćwiczenia, które dla mnie były w tym pomocne. Jeżeli interesuje Cię budowanie ciała, które jest nie tylko silne, umięśnione i dobrze wygląda, ale też jest sprawne, w którym możesz się fajnie, swobodnie ruszać i używać go w realnym świecie, no to witaj w domu, zostaw sobie suba u mnie na kanale i lecimy. Okej, więc pierwszym ćwiczeniem, które będziemy chcieli zrobić, będzie tak zwana pozycja kraba. I najpierw pokażę Wam trudniejszą wersję, potem tę łatwiejszą. To, co chcemy zrobić, to ustawić nasze dłonie za siebie, skierowane jak najbardziej w przeciwną stronę niż nasze ciało. Wiadomo, że im bardziej będą skierowane, tym będzie trudniejsze. I chcemy wypchnąć nasze biodra do góry, maksymalnie spinając pośladek i jednocześnie ścisnąć ze sobą jak najbardziej nasze łopatki i wypchnąć klatkę piersiową jak najbardziej do góry, przytrzymać tą pozycję i po chwili powrócić z powrotem na dół. A łatwiejsza wersja jest taka na kolanach, gdzie unikamy całego podnoszenia pośladka, które generalnie będzie trudniejsze, jak jesteśmy mniej mobilny, i robimy samą tą część, gdzie ustawiamy dłonie jak najbardziej do tyłu, skierowane w przeciwną stronę i wypychamy jedynie naszą klatkę piersiową, ściskając łopatki ze sobą. Kolejne ćwiczenie to będą wyprosty tułowia leżąc i to ćwiczenie będzie nam po pierwsze wzmacniało trochę mięśnie górnej części pleców i mięśnie odcinka lędźwiowego pleców, a dwa, otwierało nam troszkę odcinek piersiowy kręgosłupa, troszeczkę go łatwiej mobilizowało, żeby nam łatwiej było utrzymać taką otwartą postawę. I to, co chcemy zrobić, to utrzymując nasze nogi i biodra na ziemi, podnosić nasz tułów i na trzech stopniach trudności. Najpierw z rękoma za nami, później z rękoma ustawionymi w taką literkę W. Ono będzie troszeczkę trudniejsze. I na sam koniec, jak już będziesz troszeczkę bardziej oswojony z tym ćwiczeniem, będziesz trochę miał wzmocnione już te mięśnie, to w takiej pozycji, gdzie ręce są właśnie przed nami, skierowane trochę w górę w taką literkę Y. I to będzie zdecydowanie najtrudniejsza wersja, która jest nadal trudna dla mnie. Kolejne to ćwiczenie rotacji barku i tutaj ważne jest kilka rzeczy. Po pierwsze, żeby nie unosić tułowia za bardzo do góry, tylko starać się trzymać go cały czas przy ziemi w jednej linii. A druga rzecz to właśnie, żeby dłonie rotować też nie unosząc ich zbytnio do góry, tylko żeby szły w jednej linii z ciałem. No i mamy też odcinek szyjny kręgosłupa, jak się garbimy pospinany, no i całą szyję. Jak szyja jest spięta, no to będzie też ciężej jej trzymać się w prawidłowej postawie. Dlatego chcemy robić takie naprawdę powolne krążenia głową, gdzie w każdym punkcie przytrzymujesz przez chwilę, jak coś jest ciaśniejsze, takie naprawdę powolne, żeby to solidnie porozciągało te wszystkie mięśnia. A na koniec na te boczne mięśnie szyi robimy takie ćwiczenie, gdzie kładziemy jedną rękę na podłogę, przyciągamy naszą głowę do przeciwległego barku, ale staramy się, żeby ta część, przy której kładziemy rękę na ziemię, była cały czas rozluźniona i oddychamy sobie głęboko, żeby to swobodnie się mogło rozciągnąć. I mamy ostatnie ćwiczenie, czyli ćwiczenie na rozluźnianie znowu odcinka piersiowego kręgosłupa. I tutaj ważne jest, żeby podwinąć naszą miednicę i spiąć brzuch. Zanim zaczniemy spychać naszą klatkę piersiową w dół, kładziemy nasze dłonie na ścianie trochę powyżej głowy i takim ruchem, jakbyśmy chcieli zrobić tyłopochylenie miednicy, właśnie podwijamy naszą miednicę, spinamy brzuch tak, żeby nasz odcinek lędźwiowy się nie wyginał w łuk i dopiero wtedy dopychamy naszą klatkę piersiową do podłogi. I bonusowe ćwiczenie, które jest u mnie w programach jako jedno z bazowych, ale będzie bardzo dobre właśnie na to, żeby rozciągnąć te spięte mięśnie przedniej części barku, ogólnie obręczy barkowej i klatki piersiowej. Także śmiało, używaj sobie tych ćwiczeń, pamiętaj tylko, że żeby mieć najlepsze efekty, no to trzeba to robić systematycznie, a najlepiej tak 3-4 razy w tygodniu. A jak chcesz połączyć dbanie o sprawność razem z budowaniem mięśni, tak żeby od samego początku twojej przygody budować to ciało solidnie, na dobrych fundamentach, no takie sprawne, żebyś mógł się w nim normalnie poruszać, a nie takiego siłownionego klocka, którym możesz ledwo chodzić, to możesz sobie zobaczyć moje programy na kompaniaszostek.pl. Myślę, że mogą Ci się spodobać. Jeśli chciał mi pomóc rozwijać mój kanał i moją misję, to weź zostaw mi pod spodem komentarz i łapę w górę. Obejrzyj sobie inne moje filmy gdzieś z tej playlisty tutaj i widzimy się w następnych. Na razie, trzymaj się.